nie potrzebujemy wszystkich danych. Absolutnie nie potrzebujemy wszystkich danych. To, co jest najważniejsze, to żeby wybierać tylko i wyłącznie te dane, które są istotne z punktu widzenia celu biznesowego. To znaczy, w pewnym momencie nie potrzebujesz znać imienia swojego klienta, żeby robić dla niego lepszy content. To są dane niepotrzebne. One nie wpływają na twój ostateczny cel, więc jak ustalisz to, co jest twoim celem, sprzedaż, zapisy na szkolenia, podejmowanie kontaktu, cokolwiek to będzie, to skup się tylko i wyłącznie na tym wycinku danych, który doprowadzi cię do osiągnięcia tego celu i do rozwijania go dalej. A wszystkie inne może na kolejnych etapach, ale na pewno nie na początku. Przede wszystkim myślę, że takim najbardziej zdroworozsądkowym podejściem jest łączenie danych ilościowych i jakościowych. Ilościowe to są te wszystkie rzeczy, które potrafimy opisać metrykami, liczbami, czy na przykład Google Analytics to jest świetne źródło danych, takich właśnie, które odpowiadają na pytanie, co się dzieje. Ale te dane nie mają sensu, dopóki ich nie uzupełnimy o dane, które odpowiedzą na pytanie, dlaczego to się dzieje, więc potrzebujemy do tego danych jakościowych, czyli właśnie behawioralnych, danych o zachowaniach, o motywacjach i dopiero jak połączymy sobie te dwa źródła, niezależnie od tego, z jakich narzędzi je wyciągniemy, ale dopiero jak je sobie połączymy, to mamy pełen obrazek, że dzieje mi się to, bo wydarzyło się to i tamto i wtedy mogę na tej podstawie wnioskować i dalej rozwijać produkt, biznes. Okej, no to powiem ze swojego podwórka, bo my w CUXAIO ogólnie prowadzimy analitykę, która jest zorientowana na cel biznesowy, czyli ty mówisz nam, jaki jest twój cel biznesowy i już narzędzie samo za ciebie wybiera te najważniejsze dane. A teraz właśnie wprowadziliśmy taki analityczny chat GPT, czyli Iocado, to jest nasz analityczny concierge. I to działa mniej więcej jak chat GPT, tylko że na twoich danych, więc rozumie twoich klientów, rozumie te zachowania, emocje, motywacje. Możesz mu zadać pytanie, co się dzieje, dlaczego to się dzieje, on ci to wszystko uzupełni, poda rekomendacje, więc połowa roboty, jak nie 80% jest dla ciebie już zrobiona. Także ja polecam korzystać z tego rozwiązania na przykład.